Stary to nie biorę, tylko dzisiejsze. Aha. To żeby było uczciwie, nie? Rano ja codziennie tędy chodzę, w zimę czasami jest najgorzej, to jest znaczy najtragiczniej to jest tak jak słoneczny dzień jest po ciężki. One wieczorem znikają, bo je zwierzęta przez noc zjedzą. Najwięcej ich leży po takim dniu, po paru dniach jak to pogody pochmurne i pierwszy dzień słoneczny to jest dużo. Ale średnio tak po kilka leży dziennie. Rano idę do pracy, już ich nie ma, wieczorem wracam z pracy, leżą. Przez noc znikają no, zwierzęta tutaj najróżniejsze. Ja codziennie chodzę tędy od jesieni. No. Zimą był jeden taki dzień. No to na śniegu było je bardzo widać. No też tak około 10 na pewno było. Na drugi dzień nie ma tego, no bo to zjedzą. To dzisiaj no specjalnie zebrałem, żeby to pokazać. Trzeba policzyć codziennie po parę sztuk i słabo oznaczone muszą być te ekrany. Te leżały te dwie pary są. Widocznie gdzieś tam może gniazdko mają, sobie wyleciały. Ja idę wcześniej rano i wracam wieczorem. Wieczorem je widzę, rano już ich nie ma. Dobra. Teraz co do śmietnika. Niestety. Kiedyś jak to się nazywa? Kobieta mewę znalazła, no za chwilę nie szła. Nosiła w ręczniku jakaś przyjezdna, taką wielką, z połamanym skrzydłem. No nie mogła zanieść nigdzie, bo nie przyjmują. W schronisku nie przyjmują ptaków. To są świeże, dzisiejsze. Aha. Tam jeden był stary, to nie brałem, żeby był uczciwy. To jest wszystko między 10 a gdzieś 13. No ile zdążyłem tylko po aparat pójść, no to ile. No. Po pierwszej wracałem, to wszystko leżało. Dobra. Teraz nie trzeba iść do śmieci. Do widzenia. Do widzenia. Jutro będą nowe. Tylko nie z rana przychodzić po południu. Z rana wyjedzą zwierzaki. To świeżej, to tego nie było. Szedł w tą stronę, to ile? 30 minut? Pan może wziąć i na tego panu. Czułam go panu, żeby pan nie dotykał, to przyniosę pan może na ten. W międzyczasie panu. Jak pan szedł, to go... Nie, no gdzie? No, gdzie bym go wziął? Położyć panu go gdzieś tutaj, czy gdzieś? Nie, niech pan tego, niech pan go zapakuje może. To może jeszcze on świeży. No, w czasie naszej rozmowy. Może jeszcze coś leży, jak coś leży... To znaczy, że to na hotel. Do widzenia.